Hej, 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 z tej strony Edziu, a dziś pokażę Wam, jak zrobić animację drzwi. Więc zaczniemy sobie od Blendera, ponieważ potrzebujemy jakiś obiekt, który byśmy mieli animować, no nie? Więc tak, pierwsze co, przechodzimy sobie do modelingu i ja tu na szybkości coś tutaj wykombinuję. Co byśmy jeszcze potrzebowali? No pewnie jakieś drzwi. Nic prostszego. Temat jak najbardziej prościutki. Czyli Shift A i zrobimy sobie cube'a. Oczywiście to wszystko będzie tak teraz tylko w ramach przykładu. Przejdźmy na wybór ścianek. Tu sobie zrobimy coś takiego. Tu sobie zrobimy coś. A, nawet nie będą wielkie wrota. To jest mały problem. O, niech będą nawet takie wielkie wrota. To nie ma większego znaczenia, jakiej wielkości będą. Ważne, żeby był jakiś taki przykładowy. Myślę, że jeszcze przydałyby się jakieś zawiasy. Więc zrobimy sobie prowizoryczny zawias taki z cylindra. Tylko zmienimy sobie to na 16. Bo po co nam więcej? Radius zmienimy na 0.2, to też zmienimy na 0.2. Myślę, że to będzie chyba wystarczające. O, pojawił nam się. Tu gdzieś się pojawił. O, jest. I jest. No i powiedzmy, że to jest nasz zawias. Nie jest zbyt piękny, ale no cóż. Kopiuję go sobie, żeby dać jeszcze z dołu, żeby to wyglądało powiedzmy jako taki szkic. I przydałaby się nam na pewno jeszcze jakaś taka ala zasuwa, która posłuży nam tylko jako przykład tego, tak jakby wykorzystania innej opcji animacji. Także sobie zrobimy taką prowizorkę jak najbardziej, czyli dodajemy sobie kolejnego cube'a, dajemy mu 0.3 nawet. I teraz jak widzicie, mamy już te drzwi, wszystko fajnie, no ale nie do końca. Teraz sobie L-ką zaznaczamy drzwi oraz zawiasy. Klikamy sobie prawym przyciskiem i robimy Separate Selection. W tym momencie już te drzwi są jakby osobnym obiektem, co będzie nam potrzebne w późniejszej części. Teraz dodamy sobie nazwę drzwi. Tego cube'a nazwijmy sobie jako, nie wiem, dom. Wiecie, taka prosta zasada, żeby wiedzieć co gdzie jest i żeby się nie gubić. To samo robimy z naszą zasuwą. Też musimy zrobić jako osobny obiekt. Czyli właśnie zaznaczamy go sobie. Ja to sobie zrobiłem przez klawisz L. I dodatkowo prawy przycisk i Separate Selection. Jak już to mamy, to jesteśmy w połowie sukcesu, tak jakby. Teraz przechodzimy z powrotem do naszego... Aha, tu też sobie nazwijmy to, nie wiem, zasuwa. Przejdźmy sobie do drzwi. Jako, że mamy tutaj teraz, jesteśmy w trybie Edit Mode, to zmienimy go sobie na poprzez Tab, zmienimy na... O, teraz skoczyło, że jest na Edit Mode, gdzie już są drzwi. Teraz przechodzimy do tego. Teraz potrzebujemy Shift S i robimy kursor to Selected. Jak widzicie, on się ustawił idealnie na środku tego zawiasu, co będzie nam potrzebne, żeby teraz właśnie te strzałeczki, które widzicie, żeby były właśnie po eksporcie też tu były, że można było według nich robić tak zwaną rotację, czyli żeby te drzwi się otwierały tak właśnie na tym zawiasie. Żeby to jeszcze wykonać do końca, potrzebujemy przejść sobie z powrotem do... teraz potrzebujemy przejść do layoutu. Wybieramy drzwi, jak najbardziej. I prawym przyciskiem Set Origin. I wybieramy Origin to 3D Cursor. W tym momencie, jak możecie zobaczyć, już drzwi są ustawione tutaj. I teraz jak ja sobie włączę rotację,
to mogę sobie je otwierać, zamykać, ruszać, wszystko mogę, co chcę. Ja to cofam, żeby było w innej pozycji, ale widzicie, drzwi się otwierają tak, jak powinny. Czyli jest OK. Tą samą opcję, musimy wrócić teraz jeszcze do modelingu i tą samą opcję wykonajmy sobie na naszej zasuwie. To tak samo poklikam sobie ze dwa razy tab, żeby nie przeszło z powrotem do tego. Żeby to się ładnie ustawiło, jak sobie tutaj się przybliżę. Jakby ktoś nie wiedział, to na tą kropeczkę na numerycznej i wtedy możecie sobie tak przybliżyć. I przy okazji teraz tutaj robimy. Ja sobie przychodzę jeszcze tryb krawędzi. Jak dobrze pamiętam, to się chyba tak nazywało. Zaznaczam sobie obydwie, tę górną i dolną. To jest tam bez różnicy, może być też prawa i lewa. I robimy to samo, co robiliśmy przed chwilą. Czyli Shift S. Kursor to selected. Przechodzimy do layout. Tu sobie możemy cyk też przybliżyć. I w tym momencie po raz kolejny robimy prawy przycisk. I teraz trzeba zrobić set origin. Origin to 3D kursor. W tym momencie tak samo teraz będzie to działało. Tylko nas tu bardziej interesuje, żeby to, według tego kursora się to, jak widzicie, tak przesuwało. I właśnie to uzyskaliśmy, to co trzeba. O, a tu się co stało. Nie wiadomo, co tu właściwie się odwaliło. Mniejsza z tym, to ma być tylko przykład, to tam, tak jakby, co wy tam sobie wymodelujecie, to już tak jakby jest bez różnicy. A nas interesują tylko te drzwi. Dobra, na szybko dodajmy jeszcze jakieś tekstury, żeby to się ładnie w Giant się wyświetlało. Dobrze, mamy coś takiego. No to standardowo sobie to eksportujemy. Ja to sobie eksportuję do przygotowanego przeze mnie folderu. Mogę wam, znaczy w sumie to wam go udostępnię, żebyście mieli dokładnie tak jak ja i mogli sobie próbować i mieć taką od razu przy okazji jakby szablon. Coś ten deseń. Dobra, zapisujemy to sobie. Ja sobie wchodzę w moje mody. Jako, że to już próbowałem kilka razy, to mam już taki folder jak Kloc V2. Nazwijmy to Kloc, bo to my takim klocem to jest. Odznaczamy, żeby mi się nie żadne światło i kamera nie robiło. To jest ważna sprawa, pamiętajcie, bo to nam nie jest kompletnie do niczego potrzebne, a później są problemy. Dobra, eksport. Jak jest successful, to sobie minimalizujemy. To widzicie, mam nawet otwarte. Jak widzicie, utworzył mi się ten plik. Otwieram go sobie, sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak trzeba. A i właśnie nie jest, bo zapomniałem zaznaczyć. Wracamy. Więc to sobie elegancko muszę jeszcze zaznaczyć. Z kontrolem może lepiej. Mam zaznaczone dom, drzwi, zasuwa, czyli wszystko jest zaznaczone. A jednak nie. Zaznaczył się? Chyba się zaznaczył. I teraz dopiero eksport. Bo ja zrobiłem sobie selected objects. I stąd mam ten problem. Dobra, eksport. I w tym momencie już mamy elegancki kloc. Jest tak jak trzeba, ale widzicie, kamera coś świruje. Sprawdzamy log. Warning, i 3D contains non-binary indexed trailer. No, wiecie, o co chodzi, widzicie błąd. Więc co teraz? Wystarczy tylko sobie to zapisać, czyli save as i wybrać binary i 3D files. Nazwa może być ta sama, on nas zapyta, czy zamienić, to zamieniamy. To możemy sobie wyłączyć, nie zapisujemy i otwieramy jeszcze raz. W tym momencie, jak widzicie, błędu brak, kamera zaczyna chodzić normalnie, więc jest wszystko tak, jak trzeba. Teraz, żeby to wszystko miało ręce i nogi, jak będzie to ewentualnie używać gdzie indziej, wypadałoby utworzyć jakoś transforma, zmienić nazwę na nazwę naszego budynku, czyli adekwatnie kloc, bo takim klocem właśnie jest. To sobie przenoszę, wiadomo, Ctrl X, Ctrl V, więc mamy to wklejone i teraz jest prawie sukces.
Tylko teraz tak, wypadałoby jeszcze przygotować nasze drzwi oraz zasuwę do takich, i w ogóle w sumie cały budynek, pod to, żeby wszystko elegancko wyglądało. Więc jak mamy pierwszą zasuwę, to wybieramy zasuwę. Musimy włączyć Rigid Body, czyli w oknie Attributes. Wybieramy sobie Transform i Rigid Body. Jak już to mamy, przechodzimy do zakładki Rigid Body. A nie, tu nawet nie musimy. To do Shape'u. Możemy tu wybrać, żeby było standard, według standardów FPS-a, czyli Cast Shadow Map i Receive Shadow Map, czyli odbieranie i jakby wydawanie cienia. I tak naprawdę tu już jest elegancko, tak jak być powinno. A nie, jeszcze muszę cofnąć się do teraz, a już pamiętam. I w okienku Rigid. Żeby zasuwa działała tak jak trzeba, to trzeba jeszcze ją ustawić. Więc w oknie Transform wybieram sobie Visibility, musi być wiadomo zaznaczone, oraz zaznaczam Rigid Body, czyli tak jakby kolizję jego, no bo chcemy, żeby to jednak gdzieś tam, w razie czego gracz się o to potknął. Przechodzimy do zakładki Rigid Body. W niej interesuje nas tylko jedna wartość, czyli Rigid Body Type. Mamy Static, wybieramy na Kinematic. W tym momencie nic więcej nam już do szczęścia nie potrzebne. Ewentualnie jeszcze możemy sobie, tak żeby było według standardów FPS-a zrobione, to możemy sobie zaznaczyć Cast Shadow Map i Receive Shadow Map, czyli tak jakby wydawanie mapy cieni i przyjmowanie, czyli tak jak wiecie, po prostu cień albo będzie padał na budynek, albo nie, i ten budynek sam w sobie będzie tworzył cień, bądź nie. Więc to tak naprawdę wystarczy. Kolejne są drzwi. W drzwiach robimy ten sam temat, czyli wybieramy Attribute, Transform i zaznaczamy Rigid Body. Jak już się nam zakładka Rigid Body pojawiła, przechodzimy do niej. Zmieniamy sobie Static na Kinematic. Tu już nic nie trzeba zmieniać. Jeszcze tylko opcjonalnie Cast Shadow Map i Receive Shadow Map. I mamy to już ogarnięte. Przy okazji jeszcze, tak jak już tu jesteśmy, na całym budynku też sobie zróbmy kolizję, czyli właśnie zaznaczamy tylko Rigid Body. Tu nic już nie musimy, w zakładce Rigid Body nic nie musimy zmieniać. Może zostać jak jest. I w zakładce Shape dajemy sobie te cienie. I to już wygląda nieźle, bo to już nawet miałoby prawo działać, tylko jeszcze trzeba sobie zaprogramować. Ale do tego potrzebny jest trigger. A jak stworzyć taki trigger? No bardzo prosto. Wybieramy sobie Create, Primitives i Cube. Tego cube'a od razu, żeby był porządek, przenoszę do transformu kloc. Nazywam to sobie trigger. Jakby nazwa nie ma większego znaczenia, ale no, wypadałoby mieć nazwane to jakoś sensownie, żeby wiedzieć co i jak. I teraz, tak jak w poprzednich przypadkach, przechodzimy na dół, klikamy Rigid Body, przechodzimy do Rigid Body, jak już nam się ta zakładka zrobiła. Tutaj nie musimy nic zmieniać, kolizja może zostać, nie, kolizji, wywalimy kolizję, ale dodamy trigger. Aż w sumie kolizja też niech sobie zostanie na razie, bo zaraz zobaczycie, że to i tak nie ma tak jakby większego znaczenia, czy to jest zaznaczone, czy nie, ale już niech sobie będzie. Checkbox trigger, no to wiadomo, żeby ten nasz cube stał się triggerem. Ale jak ja go przesunę, tak jak widzicie, on jest jeszcze szary. No i mały, ale to tam można teraz powiększyć. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, przechodzimy do zakładki Shape. I w tym momencie nie musimy wybierać żadnych shadow mapa, nic innego, tylko non-renderable. I w tym momencie, jak widzicie, już jest takim jakby triggerem, który widzicie w większości jakichś budynków czy innych rzeczy. I nie musicie wtedy kopiować z jakichś budynków czy z czegoś, bo jak widzicie, stworzenie takiego triggera to był dosłownie moment, dosłownie chwila. Teraz jeszcze tylko sobie go poszerzymy, czyli klikamy sobie na tą kółeczko nad strzałką, ustawiamy do wymiarów takie jak mamy ochotę. Czyli ja to jeszcze muszę troszeczkę powiększyć, bo chcę, żeby to było dobrze widziane. I jeszcze trochę powiększymy.
Od razu jeszcze sobie to poszerzę, żeby się dało otworzyć, powiedzmy, od teoretycznego środka, którego aktualnie nie mamy, oraz od zewnątrz, tak dość z daleka, żeby sięgał ten trigger. To możemy sobie zapisać. I teraz przechodzimy do części, tak jakby programistycznej. I w tym momencie pokazuję Wam mój folder. Nazwałem go Klot V2, ale to mniejsza z tym. Wasz będzie się pewnie nazywał jakoś przykład, czy coś ten deseń. Zrobiłem jakąś tam ikonkę, zaraz Wam pokażę. O, to że klot. Wiadomo, nie? Ikona, czyli to, co wyświetla się, jak mamy ten, jak mamy listę modów. Mamy jeszcze store, czyli no taki, powiedzmy, że moja wizualizacja w Paincie. W sensie tego cube'a, klota, jak zwał, tak zwał. No i dobrze, czas przejść do naszych plików, które trzeba edytować. Aha, jeszcze możemy tylko wywalić ten klot export log, tam to nie jest potrzebne. Więc przechodzimy do mod desku. To mamy autor, wiadomo, wersja, wiadomo. Nazwa tego, ten plik ikony, no wiadomo, spoko, tytuł, spoko. Myślę, że tutaj raczej nie ma problemu, nie ma co się rozwodzić. Teraz mamy dopiero ważną sprawę, czyli store item XML file name. Tu musimy wpisać naszą nazwę XML-u. W moim przypadku, jak widzicie, jest to kloc. No i tak tu też wpiszmy. I jest OK. Druga rzecz to są tłumaczenia. Zawsze tłumaczenia, jeżeli chcecie gdziekolwiek znaleźć, one powinny być poprzedzone takim oto znakiem mniejszości większości, a w nim L10N. To jest właśnie znak, że tutaj zaczynamy tłumaczenie. I teraz takie tłumaczenie możemy sobie wykonać w bardzo prosty sposób. Jak widzicie, tutaj nie ma jakiś specjalnie co tu tłumaczyć. Tylko jedynie mogę wytłumaczyć, że to jest text name i tu wpisujemy jakiś nasz ciąg znaków, nie wiem, nazwę, co chcecie. Ja tu sobie wpiszę otwórz drzwi, a tu zrobimy zamknij drzwi. Oczywiście pamiętamy tutaj, jeżeli, jak już jesteśmy w tym, czyli tym text name'ie, tutaj nie używamy polskich znaków, nie używamy spacji, nie używamy kropki, wszystkiego innego. Najlepiej tylko litery i ewentualnie to tak zwana podłoga, czy tam podkreślnik, nie wiem jak to się do końca zwie. Ale to mniejsza o większość, jak to mówią. Ale dobrze, tak mamy nazwane, tak jest OK. No tak jak wiadomo, tłumaczenia, no to angielski, niemiecki, francuski, jak tam macie ochotę, na jakie języki tłumaczyć. Nazwałem to sobie tutaj po polską tłumaczenie, mam bardzo fajne. Otwórz kloca, zamknij kloca. I też jest dobrze. I to jest część mod desku tak naprawdę skończona. Zapisujemy i możemy przejść do pliku już kolejnego. Kolejny, czyli kloc. Otwieramy. Tu tak samo mamy tłumaczenia, ale tu już są tłumaczenia, które są typowo w naszym sklepie. Czyli jak wiemy, angielski, niemiecki, polski. Store PNG, nie wiem czemu to Giants ogarnia jako PNG, ale mniejsza z tym. No tutaj niewiele trzeba tłumaczyć, no możecie sobie ustawić cenę i takie pierdółki. To nas nie interesuje, to było tłumaczone wielokrotnie. Nas interesuje file name. Tutaj Wam zostawiłem wielkimi literami, żebyście wiedzieli co zmienić. W moim przypadku nazwa tego pliku i3d, pamiętacie, charakteryzuje się tym, że jest taka żółta ikonka. Więc to mi sugeruje, że to jest plik i3d. I tutaj, jak widzicie, nazwa jego jest kloc. Więc zmieniamy sobie to na kloc. Tutaj jakby nie ma, nie wiadomo jakiej filozofii. Filozofię zaczynamy dopiero teraz. Czyli nasze linijki od animacji. Pamiętajcie. Pierwsze co, jeżeli w ogóle tworzymy jakąkolwiek animację, zaczynamy to taką linijką, czyli Animated Objects, czyli na końcu jest to S, dokładnie to S. I tu mamy taką linijkę, zakończamy ją identyczną, tylko z ukośnikiem, czyli tu. Ponieważ możemy w takich Animated Objectach mieć kilka takich, więc nie trzeba tego pisać ciągle od nowa, tylko możemy sobie zrobić właśnie takie Animated Objects, już tego więcej nie musimy pisać, bo
wewnątrz tego Animated Objects mamy już takie konkretne obiekty, czy tam obiekty, jak zwał, tak zwał. I teraz, jeżeli chcemy już zdefiniować nasz obiekt, to właśnie sobie tak zaczynamy, czyli Animated Object, czy tam Object, bez S i będzie OK. Teraz, dodatkowo jeszcze, przy tej linijce, jak już zaczynam, przy tej zaczynającej linijce, dopisujemy sobie jeszcze Save ID i nazywamy to jak chcemy. Najlepiej, żeby to była nazwa, która się nie powtarza, jest unikatowa. No u mnie nie jest aktualnie unikatowa, ale zrobimy sobie drzwi elo elo i już jest unikatowa i nie sądzę, żeby ktoś tak miał nazwane. Warto to nazwać właśnie tak, bo jak nadpożycie sobie więcej takich animacji, to właśnie tutaj musi być, nawet może być drzwi 1, 2, 3 i tak dalej. Ale wewnątrz tego Animated Object nie może się to powtórzyć nazwa. Musi być ciągle inna. Dobrze, kolejna sprawa, czyli Animation Duration. Fajnie to brzmi, ale cóż. Czyli tak jakby czas trwania animacji, czy coś ten deseń, czy tam długość animacji, więc prosta sprawa, jak wam jest za szybko leci, sobie podwyższacie sobie tą cyfrę. Jak wam za wolno leci, to sobie pomniejszacie. Myślę, że sprawa łatwa i przyjemna. Nie ma co tu więcej się rozwodzić. I teraz przechodzimy już typowo do części animacji, gdzie tu możemy definiować ich pełno, ile macie ochotę. Ale cóż, dobra. Przejdźmy tu, czyli tutaj przejdźmy. Mamy part node, czyli potrzebujemy node'a od tego, co właściwie ma się animować. W moim przypadku będzie to tym tutaj akurat, będzie to ta zasuwa. Ale jeszcze przy okazji mogę wam powiedzieć taki lekki protip, że jeżeli sobie tą zasuwę wytniecie i wkleicie pod drzwi, to ona będzie jakby, jeszcze musimy przestawić tylko, ona gdzieś nam tu zwiała. Jak sobie ją w ten sposób wytniecie i wkleicie pod transform drzwi, to ona będzie jechała razem z drzwiami, jak one się będą otwierać i zamykać, to nie musicie jej animować, że ona się rotuje czy coś tam. Wystarczy sobie ją tutaj dodać i tak jakby drzwi będą oddziaływać na nią, że ona będzie jechać razem z nimi. Oczywiście oprócz tego ona ma swoje animacje, które się wykonają w określonym czasie, ale w tym przypadku właśnie taka opcja jest, że już ta zasuwa może niezależnie od tego, czy ma to napisane, czy nie, ona i tak pojedzie razem z drzwiami. Czyli dokładnie mówiąc, zasymulujmy to. Zrobi się tak, tak. Jak widzicie, ona jeździ razem z nim. Ja to sobie cofnę. I wtedy ta zasuwa już nie trzeba jej osobno animować. Jak mamy to, spoko. Teraz potrzebujemy od niej właśnie te nody, żeby zaanimować to, że ona się tak jakby przesuwa. No, w moim przypadku w prawą stronę, waszą nie wiem co będzie robiła, ale no nieważne. Czyli mamy index path i teraz ignorujemy tą jedynkę i potrzebujemy tylko te dwa zera, czyli to jest nasza, tak jakby nasz node, go sobie wpisujemy, czyli 0 ściana 0 i to już jest nasza zasuwa. Teraz kolejna rzecz, to są właśnie te klatki animacji. I cóż tu się dzieje? Mamy time, czyli od kiedy ma się zacząć. Niestety nie wiem do końca, czy to się liczy w sekundach, czy w czym. Pierwsza warto, żeby była na 0. I translation, wszystko zależy od tego, na jakim aktualnie jest, czyli tak jakby jaka ma być pozycja startowa tego oto obiektu. Ja już sobie ustawiłem, że ma wyglądać tak. Więc sobie tylko kopiuję translate x. A no właśnie, tu jeszcze mogę powiedzieć, że to jest, że mamy do wyboru dwie opcje tak jakby tej animacji. Albo nawet więcej, ale no, ja akurat pokażę wam dzisiaj tylko te dwie. Mamy translation, czyli tak jakby przesuwanie góra, dół, prawo, lewo, bla. Albo mamy rotation, czyli obracanie się. Takie najprostsze, podstawowe rzeczy. I właśnie zasuwę sobie zaanimujemy, że ona ma sobie się przesuwać. A same drzwi zrobimy, że mają rotować.
czy też obracać się, jak zwał, tak zwał. Więc kopiujemy sobie po kolei. Bo w edytorze tekstu jest dokładnie tak samo jak tutaj, czyli idzie x, y, z. I po kolei tak też robimy. Pierwsze 0 zamieniłem na x, drugie na y, trzecie na z. Teraz przydałoby się to zanimować, czyli podać współrzędne, gdzie ma się przesunąć. Ja to zrobię coś ten, mniej więcej ten deseń. Sobie to teraz skopiuję już do kolejnej klatki. I teraz cały czas kopiujemy, kopiujemy. A, jeszcze nie powiedziałem wam o tym czasie. Ja sobie ustawiłem akurat na 0,6, bo wydaje mi się, że to jest taka w miarę wartość, która będzie mi odpowiadała i ta zasuwa w miarę szybko się przesunie. I wtedy mamy już tak naprawdę zaanimowaną, w cudzysłowie, tą oto zasuwę. Ale no to trochę mało, bo potrzebujemy drugą część, czyli żeby drzwi się animowały niezależnie od tego, co się dzieje w zasuwie. Bo też byśmy mogli ustawić, że tam jakieś inne triggery, coś tego. Ale nas to nie interesuje, nas interesuje teraz, żeby animacja szła zasuwa razem z drzwiami. Więc przechodzimy do noda drugiego. Sprawdźmy, jakie on ma współrzędne. Jak widzicie, jest 1, znak większości 0, czyli nas interesuje tylko 0. Tak też wpisujemy. I teraz jak widzicie, pierwsza klatka jest na 0000, czyli ma się zacząć od, znaczy tu można nawet jedno 0 zrobić, to jest tak jakby bez różnicy, bo 0,0 to nadal 0. Ja ustawiłem rotation na 0, ponieważ tak to też powinno być i tak jest. Ale dodałem jeszcze sobie kolejną klatkę, jak widzicie, czyli kolejnego keyframe'a, który mi definiuje to, że najpierw, tak jak widzicie, tu mam do 0,6, ta moja zasuwa się odsuwa, więc niech animacja drzwi, otwierania drzwi zacznie się dopiero od 0,6, żeby najpierw się odsunęła zasuwa, a później zaczęły się drzwi rotować. Więc sobie ustawiłem identycznie jak tutaj, czyli tu jest ten koniec animacji, więc tu jest moim początkiem. Kolejną wartość stawiłem na 1,2, uważam, że to jest wystarczające, przynajmniej jak dla mnie. Ale to jakby tam, to jest wszystko na testy i do próbowania. Więc potrzebujemy teraz, jaka ma być rotacja. Ja podpowiem wam, że to możecie sobie tak ustawiać, patrzeć, co tu się dzieje. Ja polecę na łatwiznę i uznaję, że po prostu będzie na 90 stopni robione. Bo tak, tutaj liczymy, wiadomo, w stopniach. I oczywiście skąd wiem, że 90, no to przesuwam sobie, jak widzicie, rotate Y się tylko rusza. Więc właśnie o niego mi chodzi, czy cofnę na 0, czyli wartość Y, czyli tu. No i to już praktycznie jesteśmy na finiszu, jeśli chodzi o temat zrobienia tych animacji. Ale jeszcze mamy tutaj controls, czyli co właściwie ma jakby aktywować tą naszą animację. Więc po to stworzyliśmy ten nasz trigger. Sprawdzamy oczywiście nody. Jest jeden znak większości 2, czyli interesuje nas tylko dwójka. Więc tu sobie wpisujemy trigger node, wpisujemy 2. Action możemy, znaczy post action możemy zostawić tak jak jest, nie trzeba nic zmieniać, bo to jest wartość od gry. Ale jak pamiętacie, tutaj sobie zmieniłem. Ja to sobie zapiszę już, czyli post text, czyli ten tekst jak ma się, tekst, który ma się wyświetlać przed rozpoczęciem animacji oraz ten drugi, czyli po animacji. Tu oczywiście możemy ręcznie wpisać jakiś tekst, no ale wiadomo, my chcemy zrobić według standardu, jakie daje nam gra, więc wpiszmy sobie tak, żeby było z tłumaczeniami. Czyli cofamy się do naszego pliku moddesku, jak my to nazwaliśmy, po prostu otwórz drzwi i zamknij drzwi. Więc te wartości trzeba sobie skopiować, napisać. Ważne, żeby były identyczne. Upewnijcie się najlepiej kilka razy, czy na pewno jest tak, jak myślicie. Jak widzicie, jest OK. I tu mamy jeszcze sounds, czyli dźwięki towarzyszące tej animacji.
Tu oczywiście moglibyśmy kombinować, ale myślę, że tu nie ma sensu większego. Możemy sobie zaznaczyć, ile razy ma się, znaczy to jest zapętlenie, czyli ile razy ma się powtórzyć. My ustawiamy na 0, że ma być tylko raz, bo to nam wystarczy, bo to tylko drzwi. Tu nie musimy nic edytować, możemy edytować jeszcze dźwięk, czyli w sensie jaka jest głośność tego dźwięku. Ja sobie zrobię na 0,9, bo tam ta była trochę cichutka. Radius nas nie interesuje, to też nas te już rzeczy nas nie interesują, bo nie ma sensu ich ruszać. I to tak naprawdę na tyle, ale jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda w grze. Tu sobie zapiszmy, jeżeli jest to wymagane. I widzimy się w grze. Jak widzicie, jesteśmy już w grze, na podstawowej mapie. Sprawdzamy, co tam w logu piszczy. W logu wszystko gra i buczy. Takie szybkie przelecenie, jakby był jakiś error, na pewno było go widać. No są errory tylko od tego, że ja akurat nie mam spakowanego tego modu. Myślę, że o tym jesteście świadomi i wiecie, że takie coś może wystąpić. Więc ja sobie wybieram sklep. Biorę sobie różne, bo tam było to zapisane. Jest mój kloc. Jak widzicie, to jest konkretny kawał kloca. Ustawiamy sobie go na mapie. Jak widzicie, jest. Są moje piękne drzwi. Czy ja sięgnę triggera? Sięgnę. A, nie widzieliście. To jeszcze raz. Zamkniemy. A teraz widać. Jak widzicie, prosta animacja. Drzwi skończone. Tu oczywiście zawiasy też się ruszają. Czyli wszystko jest tak, jak być powinno. Także, jak widzicie, to nie jest trudna rzecz. Bardzo łatwo zrobić. No, jeszcze by się tu przyłożyć i zrobić coś sensowniejszego niż jakiś tam kanciaty klocek. To myślę, że już w ogóle byłoby to naprawdę ciekawy efekt. Także co? Trzymajcie się. Cześć!